Piękny błękit nieba. Pogoda grudniowa. To jest grudniowy błękit nieba, zimowy. A ja na ogrodzie szukam warzyw. Jakie to warzywa można znaleźć w grudniu po południu na ogrodzie? Ja tu pokażę rzodkiewkę. O, piękna rzodkiew. To jest rzodkiew na Boże Narodzenie. O, ta ładna. Ona była siana tutaj. No, trochę za późno, bo chyba ja ją siałem coś koło października już było. Ona powinna być trochę wcześniej niż w grudniu. Ale jest. Niektóra nawet całkiem fajna, o, tak jak ta. Bardzo przyjemna rzodkiewka. Jest jej tu trochę posianej, widać listki, ktoś jej chyba, nie wiem, czy to ptaki jakieś zjadły, czy co. Bo po tych roztopach ona była ładniejsza. Teraz się jakaś taka brzydsza zrobiła. Bożonarodzeniowa rzodkiewka, ewenement. Święta się zbliżają, zatem trzeba chrzanu ukopać. Tutaj rośnie chrzan. On te liście miał takie tutaj duże, rozłożyste, ale one przymrozków ani śniegu nie wytrzymały. Są tylko tutaj te zarodki. I po tym poznać, że tu jest chrzan. Chrzan jest najlepiej kopać szpadlem, nie widłami. Ma dużo nieraz korzeni, które są nam niepotrzebne. O, teraz pokażę, jak to wygląda. Mnie interesuje tylko ten główny korzeń. Nie interesuje mnie tutaj ta główka, nie interesują mnie żadne boczne korzonki. Dlatego to wszystko od razu tutaj na miejscu obławiam. I tylko to mnie interesuje. To jest nawet trochę za gruby, ale może być. To jest tegoroczny. O, tutaj takie w sam raz są. Dużo ładniejsze te chrzany. Tutaj kolejny. Były lata, że spod śniegu je kopałem. W tym roku są bardzo dobre warunki do kopania, bo nie jest ziemia ani pod śniegiem, ani nie jest zamarznięta. O! Zaraz zobaczymy. Gdzieś on tam się schował w tej ziemi. Ziemia jest dosyć mokra. Nie wiem, czy ten się będzie akurat nadawał, bo jest bardzo rozgałęziony. Takie rozgałęzione to są kiepskie. No coś tam by z niego wybrał. Zaraz tu go odetniemy. Nie jestem zadowolony z tego chrzanu, ale coś tam wybiorę. Ten akurat nie jest za dobry. Się zapowiadał dosyć ładnie, ale jest brzydki. Tu jest następny. Zobaczymy, co tutaj się chowa. To jest trochę chrzan, to jest trochę jak kwas na polu czy na ogrodzie. Bo z każdego tego najmniejszego korzonka będzie chciał rosnąć nowy krzak. On dosyć tutaj inwazyjny jest. To od razu mówię. Jest nieraz kłopot ze chrzanem, jak go jest za dużo.
tutaj następne są. Bardzo dobrze je widać. No. Tutaj przykładowo jest cebula. Bardzo ładna. Kolejne chrzany. Tutaj takich wszystkich nie wykopię. Bardzo głęboko ukorzenione. Wyjątkowo głęboko. Ja je wszystkie urywam, ucinam, obłamuję. Słyszę, jak strzelają w ziemi korzenie. Jak on się będzie tutaj sprawował. Oj, głęboko jest. Dlatego wziąłem szpadel, żeby go urwać tam gdzieś. Odciąć, bo po co mi? Bardzo głęboko jest. On gdzieś nawet w bok idzie. O, pęknie. O, taki wielki. Też go tu obłowię. No to mi jest niepotrzebne. Mnie jest, tylko interesuje ta część. Kolejne zagłębie chrzanowe. O, jakiś kamień uniemożliwia mi wbicie szpadla. Ziemia jest bardzo ciężka, mokra. Nie wiem, co tu się dzieje. Się oderwało jakiś taki kawałek. No, nic z tego nie będzie. A tu. Są ładne. Ładne korzonki. Bardzo ładne. Tutaj. Bardzo ciężko, ale wyszły. Kurczę. Jak ciężko. Jakiś też chyba rozkrzaczony. Coś tam się wybierze z tego. Nie wiem, jak tutaj. No coś tam jest. Tu jest kolejny. Ja powiem, że czasami z jastrzanem idę nad rzekę i go nad rzeką myję w koszyku drucianym, bo z niego jest tyle różnej ziemi, płynie i ciężko jest go umyć. Jest obtoczony gliną, tutaj jakąś glebą. Coś tam z tego wybiorę też. A tu? No tu też jest ładny. No i dobra. Tu jeszcze pokażę inne grudniowe warzywa. Jest to pietruszka. Ja tutaj trzymam bardziej dla natki niż dla korzenia. Bo tą na korzeń już wykopałem, a tą słabszą po prostu zostawiłem. I dzięki temu można mieć całą zimę, o ile jej nie przywali śnieg, no świeżą, zieloną. No i tyle chrzanu mam nakopane, teraz wezmę go, umyję. Zaleję go wodą, przeczyszczę i zobaczymy. Tak wygląda mycie chrzanu. Na taczce. Już prawie mam osiągnięty ten, co chcę, sukces. Jeszcze to z raz czy dwa przepłukczę. I będzie gotowy chrzan.